gdzieś w okolicy miejscowości Pobiedna zbliżam się do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 380. Skręć w lewo. 358, przepraszam. Miejscowość Świecie. I znowu w zasadzie odcinek kręty nam się zaczyna. Tutaj mamy 6 km. Na odcinku 6 km występujące zakręty. Obszar zabudowany. Cały czas w zasadzie tak kręto jedziemy przez to miasto, a jeszcze nam się teraz zacznie 6% spadek drogi. Więc na pewno bardzo ciekawa trasa. Dużo zakrętów, krótkich takich, dosyć ciasnych. Do tego zjazd, aczkolwiek nie jest to jakiś bardzo stromy zjazd. Kolejny łuk. Faktycznie tych zakrętów tutaj przez Świecie nam się trochę ciągnie. Znowu ten 6% zjazd. No to już trudny odcinek. Tak patrzę sobie tutaj na podgląd nawigacji i tych łuków, takich krótkich skrętów tutaj troszkę jest, zresztą na całym odcinku między Świeradowem a Lubaniem takich odcinków troszkę mam do pokonania.
za łukiem, byłby za łukiem. Miało być 6 kilometrów zakrętów, a tu mam wrażenie, że jadę i kilometry pomykają, a cały czas te zakręty są. Tutaj jeszcze oznakowanie. Kończy się obszar zabudowany. Kończy się miejscowość w świecie. Co, mam nadzieję, nie, tam kończy się kręta droga. Kilometr zakrętów. Na odcinku kilometra znowu zakręt. Jest miejscowość leśna i w końcu kończy się ten kręty odcinek.